W zespole szkół nr 1 w Lubinie będą się uczyli przyszli pracownicy Kolei Dolnośląskich. To wspólna decyzja dyrekcji szkoły i zarządu spółki. Jest to pewnego rodzaju odpowiedź na braki kadrowe, które w tej firmie są już zauważalne. Myślę, że doszliśmy już do takiego punktu, gdzie tych fachowców brakuje wszędzie i szkolnictwo zawodowe musi być odpowiedzią na zapełnienie tych luk kadrowych w każdej niemal branży. Uczniowie będą się mogli uczyć zawodu mechanika pojazdów kolejowych i elektromechanika. Praktyki zawodowe będą się odbywały pod okiem ekspertów w hali serwisowej w Legnicy. To właśnie tam uczniowie będą zdobywać informacje dotyczące serwisowania pojazdów, ich bieżącego utrzymania i obsługi. Uczniowie poza wiedzą otrzymają również wynagrodzenie. Kodeks pracy ujmuje tego rodzaju pracę dla osób młodocianych, więc mówimy tutaj o młodocianych pracownikach, którzy będą w pełni prawnymi pracownikami Kolei Dolnośląskich. W pierwszej klasie zajęcia praktyczne będą się odbywały przez 2 dni w tygodniu, w drugiej i trzeciej już przez 3 dni. Część teoretyczna natomiast będzie się odbywała w lubińskiej szkole. Klasa wielozawodowa cieszy się dużym zainteresowaniem. Dyrektor szkoły podkreśla, że młodzi ludzie coraz częściej decydują się na zdobycie konkretnego fachu. O walorach pracy kolejarza mówi również Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich. To miejsce pracy bardzo dynamicznie się rozwijające, nowoczesne, czyste pod każdym względem. Także tutaj warunki sanitarne, jeżeli mówimy o zawodach stricte technicznych, też są na bardzo wysokim poziomie oczywiście zapewnione. Zarobki, co nie mniej istotne, to są zarobki bardzo godne, jak na warunki nasze regionalne, dolnośląskie. Szczegółowe informacje dla kandydatów i zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie.